A przed nami już numer katalogowy 45, Villarreal. Villarreal to polski koń szlachetny półkrwi, też bardzo młodziutki, urodzony 22 lipca 2020. Hodowcą i właścicielem jest pan Rafał Puc z Olimpina, a prezenterką jego córka Wiktoria. Villarreal to syn ogiera oldenburskiego Tamburin Redwine, ogiera oldenburskiego, ale urodzonego w Polsce, w stadnie Redwine państwa Syrgiejów. Syn ogiera Toulon, dalej Heartbreaker, Nimerdor, Farn, Fax pierwszy, z rodu ogiera Fax pierwszy. Tamburin Redwine ukończył trening w zakładzie treningowym w Bielicach, ukończył go mniej więcej w połowie stawki, ale pod względem cech skokowych był już na pudle, na trzecim miejscu, a jeździec testowy skokowy, którym był wówczas Łukasz Jończyk, ocenił tego ogiera najlepiej pod względem cech skokowych z całej stawki wówczas trenowanych ogierów. Tamburin Redwine już ma za sobą starty w rundach młodych koni na zawodach ogólnopolskich. Ogier ze stada ogierów w Gnieźnie. Dosiada tego ogiera pan Piotr Matławski. Tamburin Redwine był także ogierem czołowym w stadninie koni w Pępowie. Następna matka w rodowodzie Tamburina, Dina Blue RK, to córka ogiera Mr. Blue. Tego ogiera na poziomie międzynarodowego Grand Prix prezentował Bert Romp, ogier z rodu ogiera Lucky Boy. Następna matka Sabina, córka ogiera Sandro, to także skoczek klasy międzynarodowej. I następna matka po ogierze Granus, szczególnie ciekawa, dlatego że dała fenomenalnego skoczka i znakomitego reproduktora ogiera For Pleasure. A więc w tym rodowodzie mamy tak, Toulona, czwartego aktualnie reproduktora świata, Heartbreakera, który jest na tej liście 42, Mr. Blue 33 i For Pleasure, który jest na tej liście 15. Matka Villarreala, klacz Vicastella. Mamy nadzieję, że ta klacz wkrótce uzupełni próbę dzielności, do której jeszcze nie przystępowała, a nie była ona, o ile dobrze pamiętam, także prezentowana w pokazach Źrebiąt. To córka ogiera Castle Rock, także ogiera ze stada ogierów w Gnieźnie, dzierżawionego z Belgii przez dwa sezony. Dał on bardzo liczną stawkę potomstwa, którą w dniu wczorajszym mieliśmy okazję oglądać już w skokach luzem. Następna matka Vanessa to klacz, która ma za sobą trening w zakładzie treningowym w Nowym Ciechocinku. Była szósta na 19 klaczy. Córka ogiera Romualdo, ogiera, który był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Młodych Koni, a zakończył karierę sportową na poziomie międzynarodowego Grand Prix w Niemczech, gdzie został ostatecznie sprzedany. W Polsce Sławomir Hartmann zdobył na nim srebrny medal halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody. Następna matka w rodowodzie Villarreal to klacz angloarabska Vika ze stada ogierów w Bogusławicach, a pochodzi ta klacz z rodziny żeńskiej klaczy Valenciennes. Kilkakrotnie już tutaj wspominałem, że rodzina ta w kilku odgałęzieniach znakomicie zaaklimatyzowała się w kujawsko-pomorskiej hodowli. Z tej rodziny między innymi pochodzą znane z kujawsko-pomorskich parkurów konie Wikart i Volvo. Ogierek Villarreal, młodziutki, jednak dość drobny, nawet jak na ten młody wiek. Trochę powinno być go więcej. Z tego też powodu ocena za typ
4,3, budowa pokoju 4,5, ruch bardzo dobrze poruszający się w kłusie, elastyczny, obszerny, natomiast w wstępie już troszkę nam zabrakło tej obszerności 4,6 i zdrowie i rozwój 4,4. Dziękujemy bardzo. Śmiało, śmiało. Villarreal zakończył rywalizację z notą 17,8.